Kompleks wypoczynkowy Warmia Resort w Worytach w gminie Giedrzwałt stał się areną sportowych zmagań. Wszystko za sprawą charytatywnego biegu Resort Paka Run 2024. Wydarzenie przyciągnęło ponad 140 biegaczy z regionu, ale także między innymi Olkusza czy Warszawy. Honorowym patronatem objął je wójt gminy Giedrzwałt, a na otwarciu zawodów nie zabrakło także parlamentarzystów i przedstawicieli rządu. Dzisiaj szczególnie to widać w świecie tej polityki agresywnej, wojen, jak bardzo ważny jest człowiek i uważność właśnie na drugiego człowieka. Pomoc bezinteresowna, a ja się cieszę, że to w gminie Giedrzwałt to się odbywa. Ruch na świeżym powietrzu, możliwość spotkania się ludzi, którzy często się pewnie spotykają, bo jeżdżą po różnych imprezach biegowych, a do tego piękny, szczytny, charytatywny cel. Środki z opłat wpisowych zawodników, a także te zbierane do puszek, przeznaczone zostały na wsparcie dzieci i młodzieży w ramach projektu PAKA Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego. Będą między innymi przeznaczone na warsztaty kulinarne prowadzone przez szefa kuchni Patryka Galewskiego. Idea projektu PAKA jest dokładnie tym wszystkim, co zrobił dla mnie Jan, czyli uważnością dla drugiego człowieka. Jan uratował życie mi, dzisiaj my z naszą fundacją dajemy możliwość dzieciakom w tarapatach. Czyli tak jak kiedyś Jan dał mi szansę, teraz my dajemy młodym ludziom. Bieg na dystansie 5 km prowadził przez urokliwe tereny gminy Giedrzwałt zawodnikom. W pamięci na pewno zapadną jego ostatnie metry i podbieg na ponad 100 schodów. Trasę najszybciej pokonał Maciej Wojciechowski, któremu zajęło to 19 minut i 8 sekund. Najszybsza wśród pań była natomiast Aleksandra Adamczyk z czasem 21 minut i 10 sekund. Wynik nie jest tutaj najważniejszy. Tutaj idea, tutaj pomaganie dzieciakom w tarapatach. Fundacja księdza Jana Kaczkowskiego robi mega robotę. Ja się cieszę, że mogę jako członek Policji, Akademii Policji w Szczytnie mogę pomagać właśnie w takiej chwili. Trasa dość wymagająca, no bo to jednak las, także trail, trzeba mieć siłę, ale ogólnie bardzo fajnie. Kibice dopingują, także nogi niosą, schody wiadomo, trochę dają w kość, ale ogólnie super, jestem bardzo zadowolona. Ciekawa trasa, bardzo fajna idea, bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć, wziąć udział, wspomóc fundację. Organizatorzy Resort Paka Run 2024 liczą, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz imprez w gminie Giedrzwałt. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv